Dobry wieczór Państwu. Z prawdziwą przyjemnością witam kolejny raz, 10, jeżeli ktoś liczył. Jeszcze dwa przed nami. I no tak, mnie też smutno troszkę, bo to zawsze jak się coś kończy, to nie jest wesoło. Ale ogromnie się cieszę, że się spotykamy dzisiaj znowu. Witam także tych, których nie mogę widzieć. I jesteście Państwo w znacznie lepszej sytuacji niż ja, bo wy mnie widzicie, a ja was nie widzę. Tak czy owak wierzę, że jesteście z nami i to nas także ogromnie cieszy. Jesteście Państwo dzisiaj uzbrojeni już w tej chwili. Wiecie, co mam na myśli. Biblię macie w ręku, a to najostrzejsza broń, jak miecz obosieczny, jak napisał apostoł Paweł. Zatem macie to bardzo dobrze. Wiecie, że mamy zwyczaj, aby zawsze pewne teksty przeczytać. Większość tekstów pokazuję na ekranie. Niemniej jednak pewne teksty chciałbym, abyśmy zawsze czytali i to jest coś, do czego was całym sercem zachęcam. Dzisiaj mamy świadomie czekać i to takie bardzo ważne. Zastanawiałem się nad tym, jak zatytułować dzisiejsze nasze spotkanie. I muszę się wytłumaczyć, skąd się wzięła ta świadomość. Bierze się z prostej rzeczy. Czy zauważyliście, drodzy Państwo, że wiele rzeczy w naszym życiu robimy nieświadomie, automatycznie. I to jest cały nasz problem. Dam wam zresztą szereg przykładów, jak to działa, w jaki sposób to się dzieje w naszym życiu. Wiecie, nawet wtedy, kiedy wkładamy w to dużo uwagi, niestety nie zawsze dużo serca, ale dużo uwagi, robimy coś automatycznie. Nawet wtedy, kiedy staramy się jeszcze mocniej zaangażować, też robimy rzeczy automatycznie. Mówiłem, że dam przykład. Taki bardzo prosty. Wyjeżdżam samochodem najczęściej, wyjeżdżając prosto z garażu. Wiecie Państwo, co mi charakteryzuje? Oczywiście automatycznie zamykam drzwi garażu, on się sam spokojnie zamyka, ja sobie jadę dalej i mniej więcej po przejechaniu 500 metrów zastanawiam się, zamknąłem czy nie zamknąłem garaż. Nie będę wam mówił, ile razy zawracałem z powrotem, żeby sprawdzić, zawsze był zamknięty. Jeżeli już dotykam takich rzeczy, to powiem wam, to samo dzieje się. Mam samochód, który zamyka się normalnie sam, automatycznie. A zatem polega to na tym, że przyjeżdżamy z żoną gdzieś na zakupy do jakiegoś centrum handlowego i żona już doskonale wie, że najczęściej wracam z powrotem, żeby sprawdzić, czy się samochód zamknął. Coś niesamowitego. Ilu mam wśród Państwa kierowców? Co to jeździcie? Większość z was. Doskonale. W takim razie wiecie, jak to jest. Jeździecie samochodem najczęściej z ręczną skrzynią biegów. Zastanawiacie się nad zmianą biegu. A teraz muszę rzucić ten bieg, dobrze. Teraz to lekko w prawo, lekko do przodu. Tak to jest? Nie. To się dzieje zupełnie automatycznie. Nawet nie jesteśmy świadomi. Czasami zdarzy mi się, że jadę i się zastanawiam, który to jest bieg już teraz. Tak, robimy wiele rzeczy automatycznie. A tak a propos, czy także automatycznie odpowiadamy na pytania, jakie są nam stawiane? Czy wiecie, że często tak to jest? Powiedzmy z dziećmi, prawda? Dziecko przychodzi, jeszcze małe dziecko przychodzi do nas stawiając pytanie, głaszczemy dziecko po główce, odpowiadamy na pytanie, robiąc zupełnie coś innego i nawet nie wiemy, cośmy odpowiedzieli. Czasami obiecamy coś wtedy i to jest dość niebezpieczne, bo dzieci pamiętają. Dzieci zawsze pamiętają o tym. Odpowiedzi z automatu nie są dobrymi odpowiedziami. No to jak powinniśmy w takim razie robić i co robiąc w tym? Popatrzcie, to jest nasz stały tekst. Tekst, który nieustannie czytamy za każdym razem i czytamy go według tłumaczenia Biblii Tysiąclecia. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. Zauważyliście Państwo jedną ciekawą rzecz? To zupełnie przypadek sprawił, że przeskoczyłem, bo mówiliśmy już o wstrzemięźliwości albo opanowaniu i przeskoczyłem jedną cechę. Stało się to przez przypadek, ale kiedy to zauważyłem, licząc to wszystko, mówię, jak to? Przecież jest ich tam 9, ja mam 8, to co się stało? I patrzę, łagodność mi gdzieś zniknęła. I tak się ucieszyłem.
Tak, czasami przypadki tego rodzaju mogą nas ucieszyć. Mnie to ucieszyło, dlatego że zdałem sobie sprawę, że faktycznie od samego początku mówimy o łagodności. Kiedy mówiliśmy, że owocem ducha jest miłość, mówiliśmy o łagodności. Jakżeż miłość od łagodności z łagodnością nie połączyć? Mówiliśmy o radości, to też o radości to tak samo była łagodność. Podobnie było z pokojem, z cierpliwością, z uprzejmością, dobrocią, wiernością. Cały czas mówimy o tym i to jest niezwykle ważne. Ale jednak z tą łagodnością to troszkę trudniej. Jak to jest? O czym zatem dzisiaj powiemy? Czym faktycznie jest łagodność? Czasami, o czym mówimy, jak już zauważyliście, zaczynamy zawsze od definicji i zawsze próbujemy określić to, o czym będziemy dzisiaj mówić. Czasami zauważyłem, że jak mam wielkie kłopoty ze zdefiniowaniem czegoś, to szukam zupełnego przeciwieństwa. Jeżeli mamy mówić o łagodności, to szukałem w pamięci, co jest przeciwieństwem łagodności. Powiecie, srogość. I też się zgodzę. Jakieś, ja wiem, szybkość, zdecydowanie. To wszystko się zgadza. Ale kiedy popatrzyłem do Słowa Bożego, do Pisma Świętego, do Biblii, no, użyłem świadomie trzech nazw tej wielkiej księgi, dlatego że ktoś mi kiedyś mówił, proszę Pana, jak jest Pismo Święte, to nie jest Biblia. Biblia to jest co innego, Pismo Święte to jest co innego, a Słowo Boże to jeszcze coś innego. Wiecie, ludzie zupełnie nieświadomi wielu rzeczy czasami mylą te sprawy, a przecież mówimy cały czas o tej samej księdze. Tak więc pomyślałem sobie, że w Biblii całkowitym przeciwieństwem łagodności jest duma. Pycha. Chcecie się dowiedzieć? Popatrzmy na ten tekst, który znajduje się w księdze proroka Jeremiasza i tam w 13 rozdziale, werset 15. Słuchajcie i uważnie baczcie. Nie unoście się pychą, bo Pan przemówił. Faktycznie zauważyłem, że gdybyśmy spojrzeli na oryginalne, oryginalne tłumaczenie, co ja też mówię, na oryginał, nie na tłumaczenie, to zauważylibyśmy, że właśnie tam, gdzie ma być łagodność, to bardzo często pojawia się przeciwieństwo czegoś takiego i właśnie pycha pojawiła się w taki sposób. To bardzo ważne. Dlaczego? Bo duma, drodzy Państwo, niszczy zawsze. A łagodność? Łagodność zawsze nagradza. Bo łagodność to inaczej pokora. Pamiętacie werset, z którego już kiedyś korzystaliśmy na tym miejscu? Księga Habakuka. O, to było w ostatnią sobotę. Księga Habakuka i tam rozdział drugi i wiersz czwarty. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy. Ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Przeczytaliśmy wtedy cztery teksty biblijne, które używają dokładnie tej końcówki tego określenia. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ale dzisiaj chciałbym dla lepszego zrozumienia podzielić się z wami innymi przekładami tego samego wersetu. Dlatego, że tutaj jest powiedziane, że człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy. Popatrzcie, co Biblia Tysiąclecia mówi w tym momencie o tym samym. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego. Troszkę inaczej. A może spojrzymy jeszcze na inne tłumaczenie. Tym razem chcę sięgnąć do tłumaczenia Biblii przez Piotra Zarembę. On mówi tak, oto zginie ten... O nie, to ja przepraszam. Chyba nie zmieniłem jeszcze slajdu. Teraz już się pojawia. Oto rozzuchwalona nieprawa w nim jego dusza. To bardzo ciekawe. Tak szukają tłumacze słów, aby oddać dokładnie to, co jest takie ważne. Zwlekanie z decyzją, aby być zbawionym, jest słabością, ale niestety cechą ludzi. Drodzy Państwo, dzieliłem się już z tym, że to już 49. rok mojej służby pastorskiej w tym roku biegnie. I przez 49 lat Pan Bóg dał mi możliwość spotykania się z tłumami ludzi. I z kim bym nie rozmawiał, to bardzo często ludzie nieustannie przytakują, kiwają głową. To jest prawdą. Biblia mówi doskonale o tym. Tak, rozumiem. Ale kiedy trzeba podjąć decyzję,
Nie ma. Nie ma decyzji. Co się z nami dzieje? Dlaczego tak jest? To jest nasza słabość. Odsuwanie próby prowadzi jednak do szczególnego sprawdzianu. Wcześniej czy później każdy z nas musi się określić. Faktycznie powiedziałem już raz Państwu i powiem Wam, że biorąc do ręki tę księgę, macie w ręku coś bardzo niebezpiecznego. To jest dynamit, więcej niż dynamit. To jest siła niesamowita, która może zmienić Was. Oczywiście nie książka zmienia jej treść, która zawsze łączy się z mocą Bożą. Czyni nas zupełnie innymi ludźmi. I to jest tak bardzo ważne. Nie odsuwajmy decyzji. Lubię obserwować ludzi, którzy po raz pierwszy spotykają się ze Słowem Bożym. I wiecie, co zauważam? Że ci ludzie najczęściej po raz pierwszy, kiedy się spotykają, są zachwyceni daną sprawą i podejmują decyzję. To ja też tak zaczynam to robić. Zdumiewa mnie to. Jeszcze bardziej zdumiewa mnie, kiedy spotykam ludzi, z którymi nigdy nie miałem kontaktu, a oni powiedzieli, wie pan co, zacząłem czytać Biblię. I wszystko się zmieniło. Zapytałem, jak? No po prostu, no skoro Bóg mówi tak, to tak trzeba to wprowadzać w życie. Co nas w takim razie powstrzymuje od podejmowania decyzji? Co nas wyhamowuje w naszym życiu? Dlaczego nie potrafimy podejmować decyzji od razu? Chciałbym podzielić się z Wami trzema rzeczami. Pierwsza rzecz, bardzo ważna. Duma, jak czytamy teraz, ukazuje nasz wielki błąd. Nieprawa w nim dusza, czytaliśmy w tym wersecie, prawda? To nasza niecierpliwość nie pozwala nam czekać. Duma leży w naszej naturze, chociaż jej wypieramy i wcale nie jesteśmy skłonni do przyznawania się do dumy, ale jest to w naszej naturze. To my odziedziczyliśmy od naszych przodków, to nie przypadkiem nie oskarżajcie rodziców, bo ci rodzice mogą oskarżyć jeszcze swoich rodziców i tak dalej. Od momentu zaistnienia grzechu duma zaistniała w naszych sercach. We wszystkich przypadkach duma jednak pozbawiona jest rozsądku. Naprawdę tak to jest. Popatrzcie na drugą rzecz. Duma stoi w poważnej opozycji przeciwko nam. Zaczyna nas męczyć Ewangelia, a człowiek odrzuca zbawienie z łaski przez wiarę. I to jest to. Ja jestem na tyle wielki, że mi nie potrzeba takich rad. Ja wiem, co mam robić. Och, ileż razy to słyszałem. Ludzie mówią, jestem zbyt mądry, żeby temu wierzyć. Inni mówią, jestem dobry wystarczająco. Zresztą mówiłem Państwu już raz kiedyś, to dobro zawsze ludzie definiują bardzo konkretnie. Nie cudzołożę, nie kradnę, nie zabijam. No to jestem bardzo dobry. Nadaje się od razu do nieba, prawda? A reszta? Tak więc duma staje się czymś bardzo, bardzo wielkim problemem. Poza tym jestem tak zajęty kulturą, że ta Ewangelia jest zbyt prosta. To jest dla takich ludzi nie jak ja. Ja jestem inteligentny. No cóż, w końcu trzecia rzecz. Duma powinna nas jednak doprowadzić ku przyjemnemu kontrastowi. Wiecie, co jest przyjemnym kontrastem dumy? Pokora, powiedziałem przed chwilą. Powinna nas doprowadzić do Słowa Bożego, do prawdziwej duchowości. Powinna coś z nami zrobić. Jeżeli już zauważamy, że jest to duma i mówimy a fe, to wreszcie zacznijmy działać całkowicie inaczej. To jest bardzo ważne, dlatego że duchowe przeżycie czegoś, co Bóg do nas mówi, zmienia absolutnie wszystko w naszym życiu. Zatem, konkludując to, co powiedzieliśmy, jako że pierwszym krokiem do nieba jest pokora, no to pierwszym krokiem do piekła, jeśli już tak wolicie. Tak a propos, nie będę wam mówił teraz na temat piekła, bo gdyby mnie ktoś zapytał, to wam nie powiem, że to jest tak bardzo nisko, czy wysoko, czy gdzieś tam. Ale ktoś powiedział, proszę pana, niedawno mi tak powiedział, cała dzisiejsza ziemia to jedno piekło. Chyba w jakimś sensie, choć mówił w przenośni, miał rację, ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Dlatego dodałem słowo, do zniszczenia jest pycha. I o tym powinniśmy stale pamiętać. Roland Hill był angielskim nauczycielem, wynalazcą i reformatorem spraw społecznych. I powiedział zdanie, które bardzo mi się spodobało, dlatego dzisiaj go cytuję. Ubóstwo ducha jest workiem, do którego Chrystus wkłada bogactwo swojej łaski.
Zauważyłem, że czytaliście od razu, dlatego czasami z opóźnieniem daję slajd. Czytaliście od razu Państwo, ale to dobrze. To przeczytajcie to jeszcze raz, bo warto to zapamiętać. Ubóstwo ducha jest workiem, do którego Chrystus wkłada bogactwo swojej łaski. Naprawdę piękne. No to jak już wiemy coś na temat łaski, no to spróbujemy wzrastać w tej łasce. Na czym to polega? Co to znaczy wzrastanie w łasce? Do czego to nas prowadzi? Ewangelia Łukasza, 11 rozdział i tam werset 29. Zaproszenie Pana Jezusa i mówi w nim takie słowa. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Mam dla was radę. Dla tych z was, którzy być może dotąd jeszcze nie tak często sięgali po Słowo Boże. Jeśli otwieracie taki tekst, zamknijcie na chwilę swoje oczy i pomyślcie nad tym. Wyobraźcie sobie Jezusa, który wyciąga ramiona w naszym kierunku. Wyobraźcie sobie Zbawiciela, który chce czegoś dokonać w naszym życiu, chce zmienić, wyrzucić tę dumę, tą zarozumiałość, tą pewność siebie. I pomyślcie, On mówi, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Niesamowite, prawda? Bo niesamowite jest Słowo Boże. Zatem popatrzymy teraz na te pewne ważne ideały. Pilny i chętny do nauki człowiek czerpie ze swego pełnego kielicha mądrości i wiedzy. Co mam na myśli? Te Boże ideały zaczynamy wchłaniać w niezwykły sposób, tak jak ziemia wchłania deszcz, jak ziemia wchłania promienie słoneczne. To jest to. Sami z siebie nie możemy nic zrobić. Apostoł Paweł napisał, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Co za deklaracja. Niezwykła, ale tak piękna. Stajemy się świadomi wspólnoty. Stajemy się świadomi partnerstwa z nimi. I to nas prowadzi do kolejnej bardzo ważnej rzeczy. Wiemy, że Bóg jest w Chrystusie, a Chrystus w nas. Trwamy w takiej jedności, w takiej spójni z Nim. Związani więzami miłości. Możemy się zatem uniżyć w chrystusowej łagodności, abyśmy zostali wywyższeni. To jest to, czego On chce od nas. Popatrzmy dalej. Żaden człowiek nie powinien mówić, poniosłem wielką ofiarę, zdecydowałem się być chrześcijaninem. Może się mam wydawać teraz, że nikt tak nie mówi. O, mówią. Słyszałem to wielokrotnie. Pastorze, ja to wiesz, pastor, co ja ofiarowałem dla Boga, ile ja zrobiłem. Ja naprawdę ofiarę poniosłem dla Pana Boga. Słucham i nie mogę uwierzyć uszom. Ludziom się wydaje, że potrafią coś, czymś przekupić Pana Boga? Nawet jeśli ofiarowali? Nie, to nie tak działa. To jest bardzo istotne, abyśmy pamiętali o tym. Chodźmy dalej. Dziedzic Boga winien stać się posiadaczem dziedzictwa Bożego. Naszym zadaniem jest kultywowanie dobrych manier, uczenie się języka Bożego, nabywanie postaw związanych z naszą przyszłą ojczyzną. Nieposiadanie tego dziedzictwa staje się dla nas ciężarem, bo chcemy je mieć. A przecież może być dla nas błogosławieństwem. I jeszcze jedno. W zabezpieczeniu tego dziedzictwa chrześcijanin może ufnie oczekiwać pomocy Bożej. Ta pomoc potrzebna nam jest wtedy, gdy pojawiają się wątpliwości. A pojawiają się. I to jest bardzo ważne. Zaczynamy wątpić, że Bóg może nam udzielić pomocy, że może nam udzielać błogosławieństwa, szczególnego błogosławieństwa. Zaczynamy wątpić, że ten Bóg jest w ogóle mną zainteresowany, aby coś zrobić. Właśnie o tym zdecydowałem się wam dzisiaj powiedzieć. Zatem pozwólcie, że podzielę się z wami czymś, co nazwałem prostotą Ewangelii Zbawienia. Zbawienie jest banalnie proste.
Ono należy w 100% do Boga, ono pochodzi 100% od Niego. Ono, no ktoś powie, a co, a ja to co? Nie, nic w tym kierunku? Znacie tę historię o tych dwóch wiosłach? Trochę Bóg, trochę ja, trochę Bóg, trochę ja. Większego błędu nie można popełnić. Nie ma czegoś takiego, drodzy. Zatem posłuchajcie. Chcę podzielić się z wami z 7 krokami, które prowadzą nas do zbawienia. Słowo Ewangelia, to pierwsze, oznacza dobrą nowinę, a nie dobrą radę. O tym już powiedzieliśmy sobie kiedyś tam chyba wcześniej, ale dzisiaj powiedzmy trochę więcej. Co to oznacza dobra nowina? To jest informacja o tym, czego Pan Bóg dokonał dla mojego zbawienia. To nie jest informacja o instrukcji, co ja mam zrobić, abym mógł być zbawiony. A może jednak są jakieś informacje dla nas? Jakieś instrukcje? Tak, jedna, najważniejsza. Przyjmij. Mam dla ciebie w darze. Uwierz, że to jest możliwe. To jest to, co jest tak niezwykle ważne. Drugi krok. Powinniśmy się otworzyć na Boga i pozwolić Mu stać się ważnym w naszym życiu. Czasami nazywam to fascynacją Jezusem. Fascynacją to, czego On dokonał. Zdajemy sobie sprawę, że potrzebujemy Go tak bardzo, że nie jesteśmy w stanie funkcjonować bez Niego. Chyba, że poradzimy sobie, jak to jeden pan, było to pamiętam dobrze w Radomiu, kiedy odwiedziłem pewnego mężczyznę, niezwykle miłego, sympatyczny. Zaprosił mnie do siebie do domu, chociaż byliśmy dopiero nowymi znajomymi. Rozmawiamy, co pan ma dla mnie? A ja mu mówiłem o Jezusie i o tym, czego Jezus dokonał dla nas wszystkich. A propos, zadeklarował się, że jest chrześcijaninem. Poza tym jednym drobiazgiem, że chyba nie do końca rozumiał, na czym polega być chrześcijaninem, bo powiedział, wie pan, ja nie potrzebuję tej pomocy Bożej. Mnie jest dobrze, jestem szczęśliwy, czuję się wyśmienicie. Myśleliście w taki sposób kiedyś? O, ja myślałem, że jest mi dobrze i dziękowałem za to Bogu. Ale on nie dziękował, on twierdził, że jest to jego zasługa, jego wysiłek, to on doszedł do czegoś. Tak więc świadomość naszej własnej grzeszności pomaga nam w zrozumieniu, że Bóg jest nam bardzo potrzebny w życiu. Tak długo, póki czuję się samowystarczalnym, zaradnym, radzącym sobie w każdej sytuacji życiowej, jesteśmy przegrani na starcie. Jedna z najważniejszych rzeczy jest świadomość mojej grzeszności, świadomość tego, że nie potrafię nic więcej, że nie dam rady niczego więcej osiągnąć. To jest niezwykle ważne. Być może dotąd próbowaliśmy sobie sami poradzić z grzechem. I najprawdopodobniej nic z tego nie wyszło. Załamani niepowodzeniem szukaliśmy kogoś, kto pomoże. I tutaj z radością mogę wam powiedzieć, że jest tylko jedna osoba w całym wszechświecie, która może pomóc. Jezus Chrystus, który przychodzi do nas i pomaga na pewno. Bóg mówi tak, jak to jest z nami. Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. List do Rzymian, rozdział 3, werset 23. Ale to nie tylko w Nowym Testamencie. Stary Testament też o tym mówi. Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni. Nie ma takiego, co by dobrze czynił. Nie ma ani jednego. To nie był list do Rzymian teraz, chociaż Paweł to cytuje. To jest Psalm 14, werset 3. Wszyscy razem zbłądzili. Tak więc, no cóż, nie myślcie, że ponieważ stoję o 4 stopnie wyżej niż wy siedzicie, kochani, to znaczy, że ja jestem tym bez grzechu, a wy jesteście grzesznikami. Jesteśmy na jednym poziomie. Moja potrzeba Chrystusa jest dokładnie taka sama, jak każdego człowieka na tej ziemi. To nie ma znaczenia, że jestem pastorem. To nie ma znaczenia, że od tak wielu lat o tym mówię i opowiadam innym. Znaczenie ma to, że ja wciąż go potrzebuję. I to jest ten drugi warunek. A teraz mamy trzeci krok. Musimy udać się do Jezusa, zdając sobie sprawę z tego, że nas nie odrzuci. Są ludzie, którzy mają z tym problem. Zdają sobie sprawę ze swojej grzeszności tak bardzo, że z kolei boją się, że kiedy pójdą do Jezusa, Jezus ich odrzuci, nie przyjmie. Czyżby tak mogło się stać rzeczywiście? Nie. On obiecał to tak bardzo wyraźnie.
Ewangelii Jana w 6 rozdziale i 37 wersecie czytam: wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucę. Niesamowite słowa, ale piękne, bo taka jest prawda. Możemy przyjść do Niego nie lepsi, nie troszeczkę już poprawiliśmy swoje życie, ale dalej nie damy rady. Panie, Ty uzupełnij tę resztę. Nie ma reszty, którym Bóg mógłby uzupełniać. On zrobi wszystko w naszym życiu. Ja przynajmniej znam takiego Jezusa, który wciąż czeka na każdego z nas. Na was, kochani, także. Znam takiego Jezusa, który nieustannie czeka, aż się pojawimy, rzucimy się w Jego ramiona i wtedy będziemy całkowicie bezpieczni. Bo po czwarte, będąc u stóp Jezusa, musimy uwierzyć, że On potrafi poradzić sobie z naszym grzechem. To jest konieczne. Musimy wierzyć, że jest specjalistą od tego, że naprawdę jest jedynym, który potrafi. To On zwyciężył szatana. To On wygrał ten wielki bój. To On zajął nasze miejsce na krzyżu Golgoty. To On dokonał dziwnej zamiany, przejmując naszą winę na siebie. Sam się stał grzesznikiem. Pamiętacie porównanie, którego użyłem w jednym z pierwszych wykładów? Tak chętnie do niego wracam i wybaczcie, że powtórzę, ale muszę powtórzyć. Powiedziałem wam, że moim ulubionym pisarzem, który niestety już nie żyje, to Morris Vanden, pisarz amerykański, który napisał 30 kilka książek i wszystkie są równie piękne i wspaniałe. Dwie z nich przynajmniej mogłem przetłumaczyć na język polski, żeby były wydane po polsku i żeby ludzie mogli to czytać. Napisał, że kontrakt, jaki Bóg zawiera z nami, jest taki, jakbyście mieli bardzo bogatego człowieka, który zdecydował, że zamieni się z wami swoim nowiuteńkim, jeszcze nieużywanym Cadillaciem Seville ze złotymi klamkami na jeden długopis, który mamy. Vanden pracuje nad tą zamianą i w końcu konkluduje: taki człowiek może nas tylko bardzo kochać albo być kompletnym wariatem. A potem dodaje: takiej zamiany dokonuje Bóg z jednym zastrzeżeniem, że my nawet nie mamy tego długopisu. Mnie się to tak podoba. To jest coś, co faktycznie obrazuje to, czego Bóg dokonuje dla nas. On wszystko zrobił dla nas i to jest piękne. Popatrzcie, apostoł Paweł, kiedy pisał drugi list do Koryntian i tam w 5 rozdziale napisał przepiękne słowa w 21 wersecie. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Taka sobie zamiana, taki sobie kontrakt, chciałoby się powiedzieć. Ktoś daje nam 100% swoją sprawiedliwość i mówi: jesteś sprawiedliwy, ja tak na ciebie patrzę. I przyjmuje nasze grzechy na siebie. Smutne, że my mamy do zaoferowania tylko grzechy. Robimy 5 krok? Jesteście gotowi? No to spróbujmy. 5 krokiem, który wymieniam, to to, że Bóg nie tylko wybacza, czyli usprawiedliwia, ale wzbudza w nas nienawiść do grzechu. Może to tak nieładnie sformułowałem, że nienawiść, to nie pasuje słowo nienawiść do Boga, ale Bóg chce, żebyśmy znienawidzili grzech, żeby nam nie smakował nigdy, żadnym sposobem. Chce po prostu, abyśmy byli od niego zupełnie wolni. Ale kiedy są wybaczone nasze grzechy i kiedy czujemy się wolni i szczęśliwi, to zauważamy, że Bóg w ofercie zawarł jeszcze dodatkową rzecz. Moc do zwycięstwa. To jest niezwykle ważne. Bóg nie tylko wybacza. Tak, ludzie są dzisiaj bardziej zainteresowani przebaczeniem, ale nie są zainteresowani mocą Bożą, która zmieni ich życie. No bo faktycznie wiecie, jak to jest. Też wam to już mówiłem. Że jeśli tutaj grzeszę, a tutaj jest mój Bóg, który mi wybacza, jeśli udaję się do Niego, aby mi wybaczył i kiedy jestem szczęśliwy, że wybaczył i w podskokach wędruję na moje stałe miejsce, gdzie byłem, to na tym miejscu umiem tylko grzeszyć. W związku z tym upadam znowu i wędruję z powrotem do Boga z błagalną prośbą, aby mi wybaczył. Bóg wybacza i liczy na to, że coś się zmieni, ale kiedy ja wracam na to samo miejsce, na miejsce, gdzie się grzeszy, to się tylko grzeszy. To jest zupełnie oczywiste. I czasami wydaje mi się, że Jezus zastanawia się, kiedy mu się znudzi to chodzenie tak w kółko, tam i z powrotem.
niechżeż wreszcie zostanie przy mnie. Niech zamieszka ze mną. Niech będzie ze mną. Właśnie coś takiego, co nazywamy zwyciężaniem grzechu, Pismo Święte nazywa pokutą. Albo inaczej upamiętaniem, w zależności od tłumaczenia. Upamiętanie też jest ładnym słowem, chociaż niektórzy nie rozumieją go w ogóle. A pokuta kojarzy się każdemu z procesem zadośćuczynienia złu. Prawda, że to tak chrześcijaństwo dzisiaj rozumie? Zgrzeszyłem, ksiądz daje mi karę po wyznaniu tego grzechu. W związku z tym ja teraz za karę przeczytam kilka rozdziałów Ewangelii, za karę jeszcze zmówię ileś tam modlitw, no i tym sposobem wyrównam ten ciężar gatunkowy, przeważa to dobro i jest sprawa załatwiona. Nonsens. Nie ma bardziej bezsensownego tłumaczenia kwestii pokuty. Pokuta to nie jest zadośćuczynienie grzechowi. Grzechowi zadośćuczynił tylko Jezus Chrystus swoją śmiercią. Pokuta jest odwróceniem się od grzechu. Zawsze pomyślcie, że tamto miejsce to jest miejsce, gdzie grzeszymy. Tam nie ma Chrystusa. Chrystus jest po drugiej stronie, zupełnie po innej. Zatem Chrystus chce, abyśmy nie wracali na miejsce grzechu. Chce, żebyśmy zostali z Nim, abyśmy z Nim byli. Zatem automatycznie idąc w kierunku grzechu, muszę odwrócić się tyłem do Chrystusa. Idąc w kierunku Chrystusa, jestem odwrócony tyłem do grzechu. Pokuta to jest zaprzestanie grzechu. Cudzołożyłem, przestałem cudzołożyć. Kłamałem, przestaję kłamać. Kradłem, przestaję kraść. No i dodajcie sobie całą listę dalszą, jeżeli wolicie. Biblia daje nam przykłady dobrej pokuty i złej pokuty. Będę mówił krócej o złej, więc wam przypomnę. Judasz wydał Pana Jezusa za 30 srebrników. Ależ stał się bogaty. Ale kiedy zdał sobie sprawę z tego, czego dokonał, zdecydował się, że będzie pokutował. Zatem odwróci, według swojej logiki, odwróci całą sytuację. Pójdzie do arcykapłanów, odda im 30 srebrników, oni oddadzą Jezusa i sprawa załatwiona. Ale niczego nie załatwił. Załamany, że to nie działa w taki sposób, poszedł i się powiesił. A teraz dobra pokuta. To pokuta Dawida. Dawid, król izraelski, popełnił strasznie głupie rzeczy. Wiele rzeczy zrobił, które były przerażające. Nie tylko zabijał, cudzołożył, ale starał się do tego zaangażować cały swój umysł, żeby zrobić to tak sprytnie, żeby poradzić sobie ze wszystkim i nikt nie będzie o niczym wiedział poza Panem Bogiem. Nawet człowiek w takim charakterze i w takim sposobie myślenia, jakim jest Dawid, który może być fantastycznym przykładem dla nas wszystkich, nawet Dawid potrafił kombinować w taki sposób z Panem Bogiem. Pan Bóg na pewno nie będzie wiedział, ja załatwię wszystko. I załatwił. Przyszedł do niego prorok, który porozmawiał z królem i powiedział mu pewną przypowieść. Nie będę opowiadał całej historii, ale pozwólcie, że zwrócę uwagę na Dawida, który zrozumiał i wiedział. Wiecie, ja często tak mawiam i też o tym już wspominałem, ale ponieważ podsumowujemy powolutku wszystkie wykłady, muszę wrócić do pewnych określeń. Świat dzieli się na dwie grupy ludzi. Na grzeszników i na grzeszników. Jeśli tak dwie grupy mają taką samą nazwę, to czym się różnią? Pierwsza grupa grzeszników grzeszy. Co robi druga grupa grzeszników? Grzeszy. No to w takim razie czym się w ogóle różnią od siebie? Tylko jedną rzeczą i Dawid jest tego przykładem. Że ta jedna grupa wie, co się z grzechem robi. Pędzi się do Chrystusa, wyznaje się grzech i błaga się Go nie tylko o przebaczenie, ale o to, aby nas zaangażował do życia. Jest taki jeden psalm w Piśmie Świętym, który teraz chcę, abyście koniecznie otworzyli. Jest to psalm 51. Jeżeli otworzycie ten psalm na stronie 511 waszych Biblii, będziemy tam czytali od 3 po 6 werset. Jest to bardzo ważna rzecz, ale to chcę, żebyście otworzyli, kochani, i przeczytali wraz ze mną. Psalm 51 czytam od wiersza 3 do wiersza 6. Strona 511. Macie wszyscy otwarte?
To mi się podoba. Już teraz coraz szybciej otwieracie Biblię. Pięknie, moi drodzy. Księga Psalmów, pamiętajmy, znajduje się w samym środku Pisma Świętego. Zatem czytamy. Zmiłuj się nade mną, Boże, według Twojej łaski. Według Twego wielkiego miłosierdzia zgładź moje nieprawości. Obmyj mnie doskonale od mojej winy i od mego grzechu oczyść mnie, bo ja znam mój występek, a mój grzech stale jest przede mną. Przeciw Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem zło przed Twymi oczami, także sprawiedliwy jesteś w Twojej mowie i czysty w Twoim sądzie. Ależ tekst. Pomyślcie, król Dawid modli się w taki sposób. Faktycznie, moi drodzy, macie, to wszystko pokazałem także na ekranie, ale to już nieważne, dlatego że teraz przeczytaliście sami dla siebie z Biblii. Przeczytajcie w domu, to moje gorące życzenie dla was. Przeczytajcie cały 51 psalm. To jest fantastyczny psalm. To jest psalm, który Dawid deklaruje coś dla Boga, który mówi, na czym to wszystko polega. Także wracając do tej prawdziwej pokuty, o której właśnie teraz czytamy, polegającej na wyznaniu grzechu i na chęci, Boże, zmień mnie. Dawid będzie się modlił w tym samym psalmie, w dalszym wierszu 12. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, i ducha prawego włóż do wnętrzności moich. To jest właśnie to, co Dawid robi. I to nas prowadzi właśnie do tego szóstego punktu, który jest niezwykle ważny. Chrystus ma dla nas propozycję. Zamieszkaj u mnie. Zamieszkaj, zostań ze mną. Po co tyle razy chodzić tam i z powrotem? Pan Jezus bardzo wyraźnie powiedział takie słowa. Trwajcie we mnie, a ja w was. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Zwróćcie uwagę, tutaj przeczytaliśmy fragment 5 wiersza, końcówkę i początek 4. Środek pozostawiłem, bo nie ma w tym kontekście naszego rozważania nie ma takiego znaczenia. To jest tak bardzo ważne. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jeśli chcecie się przekonać o tym, to macie na 918 stronie dokładnie te słowa. To jest, moi drodzy, 15 rozdział Ewangelii Jana. Popatrzcie na 918 stronę i tam wiersz 4. Trwajcie we mnie, a ja w was. Tam jest dalej napisane, jak pęd nie może przynieść owocu sam z siebie, jeśli nie pozostanie winorośli, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem winoroślą, wy pędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi wiele owocu. A propos, końcówka tego 5 wersetu jest najważniejsza, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Tak często to czytamy, tak normalnie, po prostu, no bez mnie nic nie możecie uczynić. Ale wiecie, co to znaczy nic? Jeśli ktoś ma wątpliwości, nic oznacza nic. Bo niektórzy myślą, że nic oznacza trochę. To nie jest tak. Nic oznacza nic. Bez Jezusa nie jesteśmy w stanie niczego zrobić. A jeśli w Nim zamieszkamy, to jak czytamy w 14 rozdziale i 23 wierszu jest napisane, że jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Chwała Bogu za takie obietnice. Jakie to ważne, jakie to cudne. Ale mamy siódmy krok, moi drodzy, o którym musimy teraz sobie powiedzieć. Ten siódmy krok brzmi tak. Teraz, rozumiejąc wszystko, mamy pewność zbawienia i doświadczamy codziennej łagodności. O, wróciliśmy do tematu łagodność. Bardzo ważne. Teraz, rozumiejąc wszystko, mamy pewność zbawienia i doświadczamy codziennej łagodności. Wiecie, jak to w Biblii brzmi pięknie? Musimy sięgnąć do pierwszego listu Jana i tam w 5 rozdziału, a w nim 12 i 13 werset. Kto ma syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Zauważyliście? Życie wieczne staje się naszą własnością, naszym udziałem. Macie żywot wieczny.
Jezus wcale nie mówi, to znaczy w tym przypadku Jan z natchnienia Bożego, nie mówi, że kto ma syna, to będzie miał w przyszłości być może życie. Kto nie ma syna, nie będzie miał takiego życia. I napisałem wam to, abyście wierzyli w imię i wiedzieli, że będziecie w przyszłości być może, jak zasłużycie, mieli życie wieczne. Nie ma czegoś takiego. Znak równania jest bardzo prosty. Mam syna, mam życie wieczne. Nie mam syna, nie mam życia wiecznego. Czego mi potrzeba do tego, aby mieć syna i aby zrozumieć, że on wprowadza łagodność w nasze życie? Wracam do tego, co zaczęliśmy na początku. Czym jest ta łagodność, o której mówimy? Z czym ona się łączy? I jak to jest? Króciuteńki werset z Listu do Rzymian, z 11 rozdziału, wiersz 20. Przeto się nie pysznij, ale trwaj w bojaźni. Zwróćcie uwagę, że to bardzo ciekawe, bo zaczęliśmy od Jeremiasza i w prorocie Jeremiasza wyraźnie powiedzieliśmy sobie o tym, że znowu ta duma i pycha jest czymś ważnym i apostoł Paweł wraca do tego samego. On napisał te słowa po tym, gdy w jakiś sposób starał się ocenić stanowisko Żydów, ich zachowanie. Żydów, którzy arogancko podeszli do prawdy i zostali całkowicie odrzuceni. Niektóre przekłady mówią tak, nie myśl wyniośle. To jest przekład Piotra Zaręby. Biblia Warszawska mówi, nie rozumiej wysoko. Biblia Gdańska mówi, nie bądźcie hardej myśli. A w końcu Biblia Poznańska, którą cytowałem już także kilka razy, mówi, nie unoś się pychą, lecz lękaj się. Zwróćcie uwagę, to bardzo ciekawe, że te różne przekłady innymi słowami wyrażają dokładnie to samo. Nie pysznij się. Jedno jest pewne, że pokora i zależność od Boga są niezbędne dla chrześcijańskiego charakteru. Nie masz szans być chrześcijaninem, jeśli nie stać nas na pokorę. Są przeciwne. Pysze, samowystarczalności i tych rzeczy należy unikać. Zawsze doprowadzą nas do upokorzenia i do wstydu. Zatem co mamy zrobić? Apostoł Piotr radzi nam bardzo piękny sposób, co powinniśmy uczynić. Przeto się nie pysznij, ale trwaj w bojaźni, czytaliśmy. Najpierw starajmy się myśleć, aby uniknąć zła. Bóg sprawia, że zaczynamy nienawidzieć zła, a zatem w naturalny sposób zachowujemy się zupełnie inaczej. Po drugie, zwróć uwagę, że udzielono nam różnych środków, abyśmy umieli łatwiej go uniknąć. Bóg dał nam moc, dał nam nowy sposób patrzenia, myślenia, polegający na zachwycie tym dobrym. Patrzenie na Boga automatycznie odsuwa nas od patrzenia na rzeczy złe. I w końcu trzecie, mamy szereg wzorców łagodności. Abraham. Bóg mówi do niego, zostaw to całe domostwo, bogactwo, które masz i wyjdź z Ur Chaldejskiego. Tak chcesz, Panie? To się pakujemy. I wyruszył. Dokąd mam iść? Tak byście zapytali pewnie na miejscu Abrahama od razu. Do ziemi obiecanej. Co to znaczy ziemia obiecana? Abraham zielonego pojęcia nie miał. Więc szedł. I pewnie co raz stawiał sobie pytanie, czy to już jest ta ziemia? Nie, ale Bóg mi każe iść dalej. Ruszył dalej. To jest właśnie to. Pomyślcie o Józefie, o którym już mówiliśmy na tym miejscu. Jego pokora sprawiła, na początku patrzymy na Józefa jako troszeczkę pyszniącego się. No, ojciec go wyróżniał zdecydowanie od pozostałych braci, zatem nie ma się co dziwić. Ale staje się tak pokornym w Egipcie, że coraz wyżej sięga i nigdy pokory mu nie zabrakło. Popatrzcie o Dawidzie, którego przed chwilą czytaliśmy, co robił w momencie, kiedy zgrzeszył i uświadomił sobie swój grzech. Pomyślmy o Mojżeszu,
który zwany jest najskromniejszym ze wszystkich ludzi. A ponad wszystko pomyślmy o Jezusie. O Jezusie, który chodzi pośród ludzi i jest w 100% przeciwieństwem wszystkiego, co oni czynią. Ale wciąż jest pokorny. Mógłby grzmieć na nich. Ktoś mi powiedział, że pastor nie czytał, że grzmiał. Tak. Owszem, wiemy o tym. 2 razy. Na 3,5 roku, które mamy sprawozdanie. I wciąż grzmiąc na tych ludzi, kim są, robił to ze łzami w oczach, chętny, aby ich ratować, bo po to robił. Nic się nie dało. Piotr, o którym wspomniałem, napisał niesamowite słowa. I to bardzo ważne. Ozdobą waszą niech będzie ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Ktoś powiedział o łagodności bardzo piękne słowa. Popatrzcie na nie. Pokora jest dziwną rzeczą. Gdy tylko sądzisz, że ją posiadłeś, tracisz ją. Prawda, że mądre? Tak, pokora jest czymś takim, czego nigdy nie jesteśmy świadomi, gdy jesteśmy pokorni, a kiedy tylko jesteśmy w pełni świadomi, że ją mamy, to już jej nie mamy. Tak to jest z nami i o tym warto pamiętać. Kochani, jeśli pozwolicie, chciałbym zakończyć dzisiaj jednym cytatem. Cytat pochodzi z jednej przepięknej książki, książki amerykańskiej autorki Ellen White, która napisała książkę, która w oryginale, tłumacząc tytuł, brzmi Tęsknota wieków, a w polskim wydaniu już mamy w tej chwili 2 polskie wydania, które mają różne 2 tytuły. Jeden tytuł to Życie Jezusa, a drugi tytuł Jezus, Syn Marii. Oba tytuły absolutnie odpowiadają 100% temu. Ja chciałbym właśnie przeczytać wam cytat z tego wydania Życia Jezusa. Jest to 14. wydanie w języku polskim z 2008 roku ze strony 94. Nasz wpływ na innych uzależniony jest nie tyle od tego, co mówimy, lecz od tego, jacy jesteśmy. Ludzie mogą zwalczać nasze rozumowanie, mogą przeciwstawiać się naszemu wezwaniu, lecz życie wypełnione bezinteresowną miłością jest argumentem, którego nie są w stanie zaprzeczyć. Konsekwentne postępowanie, nacechowane Chrystusową łagodnością, jest w świecie potęgą. Ależ piękny cytat. I choćby tym cytatem, mam nadzieję, zachęciłem was do przeczytania tej książki. Jeśli jeszcze jej nie znacie, ona jest wciąż dostępna. Polecam całym sercem, bo to niezwykle ważne. Jak możemy to wszystko osiągnąć? W jaki sposób możemy być pewni? Tylko wtedy, jeśli pozostaliśmy u Jezusa, jeśli należymy do Niego, tak jak zdaje się nauczyliście się śpiewać. I z każdym spotkaniem, jak śpiewacie, zauważam, że śpiewacie z głębszym rozumieniem i z większą radością. Więc czas na to, abyśmy zaśpiewali. Pozwólcie, że w tej chwili przejdę do instrumentu i wy wszyscy już znacie to na tyle dobrze, że możecie bez problemów śpiewać.
Dobrze, że jest tam trzecia zwrotka. Bo kiedy śpiewacie tę trzecią, zauważyłem, że śpiewacie: dziś radość mam, bo Jezus mnie zbawił. I chwała Bogu za to. Chciejmy Mu za to dziękować. Skłońmy nasze głowy do modlitwy. Nasz wszechmocny i ukochany Boże, faktycznie nie mamy słów, jakimi możemy wyrazić naszą wdzięczność. Tak bardzo nas miłujesz, tyle dla nas uczyniłeś. Faktycznie słowo tyle to za mało. Uczyniłeś dla nas wszystko, aby nas ratować i zbawić. A my kręcimy się w kółko i nie wiemy, zdecydować się pójść za Tobą, czy też nie. Powiedzieliśmy dziś, Panie, o tych prostych krokach, które prowadzą do Ciebie. Chcemy je zrobić, a Ty znasz nasze serca i wiesz, że powinniśmy je odnawiać, te kroki, stale i stale, z całym przekonaniem, z całą pewnością, że jesteś tuż obok i że błogosławisz i pomagasz nam. Panie nasz, proszę o Twoje błogosławieństwo, to szczególne. Jeśli ześlesz Twojego Ducha, wszystko stanie się możliwe. Jeśli dotknie On naszych serc, naszych myśli, wszystko stanie się łatwe. Proszę, dokonaj tego w naszym życiu. Bez względu na to, jak długo Cię znamy. Wiem, że są pośród nas osoby, które znają Cię już dziesiątki lat. Ale potrzebują Ciebie tak samo, jak i te osoby, które dopiero teraz, po raz pierwszy, słyszą, kim jesteś i czego dokonałeś. Tak bardzo proszę, abyś dotykał naszych serc, nie tylko tu nas zgromadzonych w tym miejscu, ale i tych, którzy teraz nas oglądają, którzy słuchali i którzy być może mówią sami, co mamy robić. Musimy zdecydować. Musimy pójść także tym śladem. Pomóż każdemu w tym, Panie. Wiem, że tego pragniesz uczynić. Że pragniesz, aby to wszystko zmieniało nas i czyniło innymi ludźmi. Dlatego oddajemy się w Twoje ręce i prosimy gorąco, wysłuchaj nas. Błogosław przez Jezusa Chrystusa, naszego drogiego Zbawiciela i Pana. Amen.